drodzy, witajcie w specjalnym odcinku, ponieważ nie jesteśmy dzisiaj w żadnej z moich serii, tylko jesteśmy urodzinki Błażeja, biedaka. Miałam ochotę sobie troszkę do niego zajrzeć, pograć, tak po prostu. Więc wpadłam, wyremontowałam dom i teraz będziemy sobie nimi pogrywać. Co tutaj się w ogóle dzieje? Jak wiedzieliście, albo i nie wiedzieliście, nie wiem, Błażej ma już jedną córeczkę ze swoją żoną, jak ona miała? Aliną, tak, z Aliną mają córeczkę. Ich ślub mogliście widzieć w jednym z specjalnych odcinków też. Jeśli ktoś nie widział, to polecam sobie obejrzeć tą jakże wspaniałą, romantyczną ceremonię. Tak, i właśnie mają sobie taki mały domek, zbudowałam im, umeblowałam i tak sobie tutaj będą teraz żyli razem w szczęściu i miłości. Alina, Błażej jest oczywiście w pracy, a Alina uczy właśnie małą Marcelinkę korzystania z nocniczka oraz, jak już wiecie lub też nie, Alina jest w drugiej ciąży. Jeśli oglądacie Damiana i słuchacie ładnie, to pewnie wiecie, a jeśli nie, no to nie. No to wiecie dopiero teraz ode mnie. Tak, Alina jest w drugiej ciąży. To chyba początek dopiero. I co, załatwiła się, załatwiła się. No to opróżnij to. Dobra. Tak. Nie będę nic pokazywać, bo będziecie widzieć ten dom w czasie rozgrywki. Myślę, że nie ma sensu. Od razu sobie skorzystaj, Anita. Ona nigdzie nie pracuje. Błażej pracuje jako udany malarz ścienny, bo jak wiecie, on skończył studia artystyczne, czy coś takiego, sztukę, nie wiem sama. O, widzę, że on potrzebuje przyjaciół, więc może Alina się tym zajmie, bo ona i tak siedzi w domu. Z nim mogłaby się zaprzyjaźnić. Z nią i z nią. Bo on się z nimi nie przyjaźni, nie? Dobra, więc Alinka się tym zajmie. Zadzwoń do Sima. Siedzi w domu, więc może zdobyć przyjaciół dla męża. Czemu by nie? Tak, myślę, że poczekamy sobie do porodu, nie? tak. Kto to miał być? Ona miała być. Jak to nie ma telefonu? Przecież dawałam wszystkim telefony. Jak zwykle. No, chociaż ona ma. Ja zawsze zdobywam przyjaciół przez telefon, bo nie chcę mi się nigdy spotykać z tymi Simami. O, już za dwa dni urodziny ma. Nie wyłączyłam starzenia się. A czy jak ja wyłączę starzenie się, to czy... O kurczę, niechcący wcisnęłam to. To czy Alina urodzi? Czy jej się to zatrzyma? Nie mam pojęcia. Ktoś mi tu stoi na dworze, czy mi się dowoła? Jakaś Faustyna, dobra. Nie wnikamy. O, malutka się bawi. Ona jest taka słodka. Zobaczcie. Czy ona nie jest słodka? Pokaż się tu, dziecko moje drogie. Patrzcie, jakaś liczynostka. Córeczka Błażejka. Piękna jest. Szkoda, że nie mogę przybliżyć bardziej. O, to ładnie się bawi. Alina, Alina! Dokąd zmierzasz, kochana? Głodna jesteś, na pewno wiem, ale... Pokaż się, zdobyłaś tą przyjaciółkę? Zdobyłaś, ale jeszcze raz zadzwoń dla pewności, żebyście nie straciły za szybko kontaktu. To była ona. O, Carmen. A Carmen? Carmen chyba ma telefon. Spróbujemy też się z nią zaprzyjaźnić? Co tam malutka byś chciała? Idź za Simem. O, ona jest głodna. Podamy jej jeść. Dobra, później będziemy zdobywać ich przyjaciół, teraz damy dziecku jeść.
O, kto tu wrócił? Błażej. Idziesz do kibelka, no dobra, idź. A jak twoja robota? No słabo, bo nie masz przyjaciół i potrzebujesz jeden punkt techniki. To skorzystaj sobie. I pouczysz się techniki. Co ty tu robisz? Weź dla dziecka butelkę. Tak, jak zwykle. Oni to muszą po swojemu wszystko. Stać się planistą miejskim. Myślałam, że się zmieni ten cel. Bo ona... chce, żeby ona nie pracowała, nie? Chce, żeby tylko Błażej, wiecie, utrzymywał rodzinę, a ona wychowywała dzieci. Tak sobie to wymyśliłam. Są jakieś resztki? To weź jakieś resztki. Nie wiem, czy wy coś gotowaliście. Coś tutaj macie w tej lodówce. No to zasuwaj. Wsuwaj, znaczy się. A ty tutaj się ucz, tak. Błażej mógłby zmienić w końcu fryzurę. Alina, namów go na to. Niech zdejmie tą kupę z głowy. On chyba nie jest głodny, nie? No w sumie trochę jest to. Niech sobie też zje zaraz. Co byś chciał nauczyć się wyliczanki? Rozwinąć w pełni 7 umiejętności. O, ale ty już to zrobiłeś. Nie. Nie zrobiłeś tego. No to masz, kochany, co robić w swoim życiu. Nie powiem. Przyspieszmy to. Weź jeszcze talerz jeden. Dobra, bo ona chce ją do końca wsadzić. To niech to zrobi. O. Po drodze zgarnij tą butelkę. I sobie coś jeszcze zjedz, ponieważ jesteś w ciąży, to ci się należy. Tak właśnie. Pięknie. No i co, od razu weźmiesz prysznic i pójdziesz spać. O, o już zdobyłeś tak szybko? Wydawało mi się, że wolniej ci szło, ale okej. No dobra, to jeszcze tylko przyjaciele i będzie wszystko super. Ja mogę zobaczyć jeszcze, co wy tu macie, bo nie sprawdzałam. Tu jest wszystko masz zrobione, a ty? Tobie brakuje. Co ty tu masz za zdjęcia? O, ale czemu ty masz zdjęcia Cyryla? Że tak się spytam. O, to są oni, jak byli młodzi, zobaczcie. Trzeba to powiesić gdzieś. To jeszcze ze studiów. Takie słodkie. Tak wyglądali, jak byli młodzi. Zmienili się niesamowicie. Ej, ja nie chcę tego na kanapie, chcę to powiesić na ścianie. Tu jest Cyril. Dobra, niech tak wisi na razie, co to jest. To jest jakiś dyplom. Też sobie powiesimy. Pełno dyplomów, kurczę, Felek. Tutaj jakaś nagroda. Ty też masz jakieś te? Też masz dyplom, no to też ci powiesimy w sypialni, nie będziemy tacy. Niech sobie wieszą obok siebie. A tutaj kwiatki, bo oczywiście, wiecie, Alina przychodziła tam do Balbiny. Nie ma gdzie teraz tego postawić. Tu? Nie. Dobra, no to nie. No to nie. Nie będę się tym teraz bawić. Alinka, wsuwaj. Ty jesz? To jeszcze jest dobry kublek? Tak. To zachowaj jeszcze ten jeden talerz. Dobra, może też zje i pójdzie spać, więc tak, tutaj zrobię małe cięcie, żeby nie tracić czasu, żeby odcinek się nie ciągnął i wrócę do was później. Może jak Alinka zacznie rodzić. To jest myśl. Moi drodzy, zaczęło się! Mamy poród Aliny. Jestem bardzo ciekawa, co się urodzi. Jeszcze telefon jej dzwoni.
kolejny biedak w rodzinie, nie mam dla niego w ogóle imienia. Już po prostu tyle biedaków jest na tym świecie w Miłowie, że już mi imion brakuje ciekawych. Marcelinę mają. Był już jakiś Franek? Franka chyba mam w rodzince zastępczej. To może... Nie mam pojęcia, jak go nazwać. Niech będzie Mateusz, bo jeszcze żadnego Mateusza nie miałam. Więc niechaj sobie będzie. Nie mamy dla niego łóżeczka, ani nic. Także niedobrze. Kupimy mu na razie tak na szybko coś, żeby sobie było. Może tutaj, żeby ta firanka nie wchodziła. No i co, na pewno jest głodny. Obejmij go i daj mu jeść, tak. Jak zwykle. O, szczęśliwa nasza Alinka. Kolejna dzidzia w rodzinie. Ja bardzo lubię duże rodziny i cieszę się, że biedacy się tak rozmnażają, że tak powiem. Co ty chcesz? Sprzedać dzieło literackie. No, ona coś tam zaczęła pisać, a ona jest już zmęczona, więc może niech sobie kawę zaparzy. Bo jest bardzo wcześnie, bo podaj kawę, nie wiem. Kurczę, tam się klika. A jak jej tam podam, to ona będzie podawać, ja też nie wiem. Nie, sobie weźmie, dobrze. O, Marcelina się obudziła. Już ją słychać. No, coś jak zwykle pełny. Musisz ją wypuścić. Kochanieńka. O, już się zlała. Niedobrze. O, jest awans. Brawo, Błażej. Brawo. Pokaż. Artysta konceptualny. Wow. Gotowanie musisz podnieść. No, okej. Okay. I pracujesz teraz od 10 do 17. Tylko 3 dni w tygodniu. O Jezus, to mamy dużo czasu, żeby mu to zrobić. Ale dobra, wykąpiemy ją. Tak myślę. A ty, kochany, chodź, przywitaj się ze swoim synem. Masz syna, cieszysz się, że masz syna? Zobacz, masz synka. Taki śliczny. Ciekawe, co z niego wyrośnie. No, idziesz tu, czy nie idziesz? Później mu jakoś się urządzi ten pokoik. Dzień dobry, synuś! Jakie masz z nim relacje? O, masz nawet relacje ze swoimi siostrzyczkami. O, masz dobre relacje z nim. Jeszcze raz go obejmij. Może się zaprzyjaźnicie. Baw się jeszcze raz. I obejmij jeszcze raz. Niestety nie ma więcej interakcji. Oj. To się musiało tak bądź skończyć. Nie martw się, tatuś i tak cię kocha. Ale pójdzie już pod prysznic lepiej. A ty dokąd zmierzasz z tą małą? Jeśli można wiedzieć? Zmień pieluszki? Przecież ją wypompałaś. Możesz mi powiedzieć, gdzie w tym jest logika? Weź się odłóż. Tutaj możesz ją położyć. I daj dla niej butelkę. Tak właśnie. No to teraz będziecie co robić, młodzi rodzice. W sumie to Alinka siedzi w domu, więc da sobie radę. Boże, jak będzie pracował, więc nie będzie chyba problemu. Gdzie ty idziesz? Nie idź tam, tata się kąpie. No właśnie. Gdzie będziesz gołego tatę podglądała? Oj, malutka. Idziesz, Alinka? No chodź. A, jeszcze miałam sobie zerknąć na jej drzewo genealogiczne.
No tak, ale od Błażeja to będzie więcej osób. No właśnie. To w sumie jest raz, dwa, trzy, cztery. Czwórka ich jest. No, Balbina, zaszalałaś ze Sławkiem, nie ma co. A Damian? Damian ma dwie córy. Dwie córy! No jest dobrze, Cyryl na razie nic. Ani małżeństwo, ani dzieci. Powiem wam, że ta bronka jego to jest taka niepewna. Ja myślę, że oni nie zostaną ze sobą do końca życia. Tak coś czuję. O co chodzi? Wszystko jest okej, Alina. Nie rozsiadaj się. Co ta mama potrzebuje? Nic już w sumie nie potrzebuje. No dobra, to w sumie możesz się rozsiąść, sorry. Sorry, not sorry. Tak. No, ja myślę, że Błażej też będę miał trójkę dzieci co najmniej. Tak sądzę. I rzuć. Nie wiem, może sobie obejrzycie razem jakiś film. Możecie obie... jakąś... Może jakiś dramat sobie obejrzyjcie razem. Och, to sobie pooglądaliście. Ale on śpi. Nie, śpi. Śpisz. Chciałabym, żebyś się do niego przyłączyła. O, może poprosić o przekazanie wiedzy? Przytulać się pod gwiazdami to raczej nie będziecie. Już się skończył? O rany, już się skończył? No. To takim pozytywnym akcentem właśnie. No kurczę, czemu ja zawsze muszę wszystko wchodzić? O, zrobimy im ładną focie. Ze ścianami może. Kochani, zakochani, słowie. W sumie Błażejowi się udała ta rodzinka, nie? Damian sobie nie najlepiej radzi. Miłość na całe życie. Po prostu od pierwszego wejrzenia. Jeszcze przecież na studiach byli razem. No, serio? Dobra, dobra. To jest idealne po prostu. Myślałam, nie, po prostu te Simsy mnie rozwalają. Naprawdę. Tyle w nie gram, ale one dalej po prostu mnie zaskakują. A, ja i moje sterowanie kamerą, nie? No dobra. I tym pozytywnym akcentem, moi drodzy, sobie zakończymy ten odcinek. Jak widzicie, Błażejowi w życiu się układa. Oj, co oni są słodcy. Będę się rozczulała. The Sims 2 to taka cudowna gra. Tam dziecko na górze płacze, bo słyszę. Zakłóca mi tu spokój, więc tatuś zmieni pieluchy. Dosyć tego miziania się z mamusią. Oj. O. A mamusia włoży trusie do końca i... I to by było na tyle. Także tak, kochani, mam nadzieję, że wam się podobał taki odcinek z życia Błażeja. Krótki trochę, za wiele się nie działo, wiem. No ale wiecie, no to znaczy wydarzyło się bardzo wiele, no bo Błażej został drugi raz ojcem. To jest wielka rzecz, tym bardziej, że wiecie, powiększa nam... nasz ród biedaków, nie? No. Także to było wielkie wydarzenie, nie ma co zaprzeczać. No i cóż, oni sobie tutaj dalej żyli. Może jeszcze kiedyś do nich zajrzymy na pewno. Także tak. Tymczasem będę już kończyć i dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia w innych odcinkach. Pa, pa!